Profesor Adam Glapiński ruszy na zakupy. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział zakup 100 ton złota. Gdzie się kupuje taką masę kruszcu? O to pytamy Agnieszkę Olewską, członka zarządu Mennicy Skarbowej. Dzień dobry, pani prezes, witamy w Biznes24. Dzień dobry, witam państwa. Kto dysponuje taką masą złota, aby móc kupić 100 ton? Tak, jesteśmy największym dealerem w Polsce i my sprzedaliśmy w zeszłym roku 2 tony złota. Prezes NBP kupuje 100 ton złota, więc to oczywiście wygląda trochę inaczej. Nie jest to proces taki, że kupuje w mennicy. Jakikolwiek to są transakcje pomiędzy rządami oparte na rezerwach. Metr sześcienny złota waży 19 ton. Tutaj dostałem też taką informację. To jest ciekawostka liczbowa. No ale gdzieś to złoto się, rozumiem, ktoś musi sprzedawać to złoto. Jak to wygląda na tym rynku między bankami centralnymi? Kto najczęściej sprzedaje kruszec? Najczęściej są to transakcje dokładnie między bankami centralnymi, które są banki, które zmniejszają rezerwy, inne zwiększają. I jest to najczęściej to są transakcje pomiędzy nimi. Jeśli dochodzi do zakupów, jeżeli nie ma po drugiej stronie, to są to duże mennice, które produkują złoto. Jakie banki centralne sprzedają złoto? Mówię ogólnie, często jest tak, że to są wymiany pomiędzy bankami centralnymi. Teraz raczej są faktycznie tendencje do zakupu złota, chociaż w zeszłym roku część banków sprzedawało, żeby mieć prawdopodobnie środki na wszystkie dofinansowania. Czy na rynku surowców metali szlachetnych stosuje się rabaty, jeżeli kupuje się większą ilość? No rozumiem, że 100 ton to już jest większa ilość. Zdecydowanie panu prezesowi udzielilibyśmy bardzo dużego rabatu przy tej ilości, gdybyśmy sprzedawali. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej cena złota i rabaty zależą od ilości, czyli im więcej kupujemy, tym na większy rabat możemy liczyć. I na jaki rabat może liczyć Adam Glapiński przy 100 tonach? Tam już są, ceny są, najważniejsza jest kwestia ceny złota, kursu złota, to tak naprawdę ma największy wpływ, ponieważ te marże już przy zakupie to są naprawdę niewielkie, to są niewielkie, nawet nie procenty, ułamki procentów. Kto produkuje złoto? Oprócz tego, że banki centralne mogą sprzedawać, no ale rozumiem, że jeżeli nie będą chciały sprzedawać, to trzeba się zgłosić do producenta, więc kto jest tym producentem? Mamy mennice na całym świecie, które produkują. Produkcja idzie bez problemu. Na początku lockdownów i na początku pandemii faktycznie były wstrzymane, były problemy z produkcją, ponieważ zamknięcie granic spowodowało to, że ciężko było i pozyskać surowiec i później produkować, czy zmienić go w sztabki w mennicach. Teraz tego problemu nie ma, nie obserwujemy problemów zastojów w mennicach, także nie ma problemu z wyprodukowaniem nawet takiej ilości złota. A jaka jest droga między kopalnią, a jak rozumiem, skarbcem banku centralnego? Bo rozumiem, że ktoś ten kruszec wydobywa i on musi potem... Co się z nim dzieje? Kruszec jest wydobywany w kopalniach lub w formie recyklingu z biżuterii tudzież innych złomów złota przetapiany na sztabki. Ten kruszec jest przetapiany na sztabki w mennicy, a następnie trafia do odbiorcy, do nas, do dystrybutora, jeżeli mówimy o sprzedaży detalicznej, lub już do banków centralnych bezpośrednio. Rozumiem. Czy to jest... Zastanawiam się, ile może kosztować ta masa złota kupiona. Ja sobie policzyłem, że... Przy dzisiejszym kursie około 21 miliardów złotych. 21 miliardów złotych. Policzyłem, że około właśnie 5,5 miliarda dolarów. Czy sądzi pani, że te 100 ton będzie kupione w jednym miejscu, czy raczej rozdzielone między dostawców? Jest ktoś, kto dysponuje taką masą, żeby dostarczyć ją do NBP-u? To myślę, już jest pytanie. Myślę, że ważniejsze pytanie niż to, czy to zostanie podzielone na części, jeśli chodzi o dostawcę, że ważniejsze jest to, czy zostanie to, bardziej mnie zastanawia, czy zostanie to podzielone ze względu na czas, czyli czy to będzie kupowane przez jakichś okresach oraz przede wszystkim po jakiej cenie. Teraz cena w zeszłym roku złota mocno wzrosła, teraz mamy chwilowe spadki wynikające z korekty. Dlatego zastanawia mnie, czy prezes NBP-u będzie kupował na przykład partiami po 20 ton złota, czy zdecyduje się od razu na zakup 100 ton i przy jakim kursie, bo to tak naprawdę ma wpływ przy takich ilościach. Nawet drobne wahania cen
mają duży wpływ na ten, na cenę, na koszt zakupu. Zapewne będzie tak jak poprzednio, czyli po prostu niepostrzeżenie. Dowiemy się o tym, że 100 ton złota nie tylko zostało zakupione, ale już zostało rozdysponowane między Skarbce Narodowego Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Olewska, członek zarządu Mennicy Skarbowej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.